Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka, a dzisiaj w naszym studio zdalnie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy. Dzień dobry pani. Witam pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy będzie pani kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Myślę, że o kandydatach czy kandydatkach na prezydenta czy prezydentkę będziemy rozmawiali. W którym to będzie roku? 2024 czy 2025? Jest bardzo dużo czasu na to. No, wybory są w 2025, ale nazwiska już padają. Pani nazwisko wymienił Robert Biedroń, z kolei jego mąż Krzysztof Śmiszek, poseł, zresztą kolega pani z klubu. Widzi pani jako premierkę. Co pani na to? Pani redaktor, ja znam dużo świetnych polityczek na lewicy, ale również świetnych polityków na lewicy, którzy mogliby pełnić takie funkcje. Te decyzje będą podejmowane przez zarząd, przez prezydium partii. No i w zasadzie tyle mam do powiedzenia. W Olsztynie trwa zorganizowany przez Rafała Trzaskowskiego kampus Polska Przyszłości. Dlaczego nie ma tam lewicy? Są pojedyncze osoby od nas. Z tego co wiem, znaczy był na pewno Marek Belka, chyba nawet tam brał udział w jakimś panelu. Wiem, że chyba jest posłanka Monika Falej, Łukasz Kochut. Niestety ta impreza zbiegła się też w czasie z naszą imprezą, z Letnią Szkołą Lewicy. Ja dopiero wczoraj wieczorem zjechałam też do Torunia, bo byłam tak naprawdę od czwartku właśnie w trasie. Tam też mieliśmy w sobotę naszą konwencję Przyjazna Szkoła. Więc to nie jest jakaś specjalna rzecz, że nie ma na przykład tam mnie, bo też od razu powiem, że też dostałam zaproszenie na kampus. Nie jakieś tam konkretne, na konkretny panel, ale takie zaproszenie do mnie zostało wystosowane. Natomiast czasowo zupełnie, kompletnie mi to nie pasujące, ale trzymam kciuki za Rafała Trzaskowskiego, za kampus. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy można tam usłyszeć. Czyli została pani zaproszona po to, żeby przyjechać i... Przyjechać i być, i naprawdę gdybym miała więcej czasu, to bym pojechała tam, bo myślę, że kontakt z ludźmi w każdej konfiguracji jest ważny. Zresztą ja lubię takie bezpośrednie kontakty. No ale tak jak mówię, od czwartku byłam w drodze, w Ślesinie, w niedzielę jeszcze w Warszawie, wczoraj dopiero zjechałam do Torunia, więc no nie jestem w stanie też się sklonować i być w kilku miejscach naraz. A jak pani ocenia słowa Majki Jeżowskiej, które padły na kampusie? Nazwała Nowy Sącz, z którego pochodzi, za ściankiem kościelnym. Mamy w Polsce miasta, mamy też ludzi, o których możemy powiedzieć, że są zaściankowi, ale ja zawsze unikam takich określeń, które byłyby krzywdzące, czy to dla danego miasta, czy to dla danej grupy ludzi, na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze uważałam, że nigdy mi się nie podobały określenia typu mohorowe berety albo takie atakowanie, że ci ludzie nie myślą, są głupi i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, a mówienie w ogóle o Nowym Sączu, że jest społecznością zaściankową, no to jest krzywdzące dla tych, którzy w Nowym Sączu tacy nie są, a ja byłam akurat w Nowym i w Starym Sączu nie raz, też politycznie, ale wcześniej pamiętam też, byłam na Koloniach wiele, wiele lat temu, więc to nie jest tak, że cały Nowy Sącz jest zaściankowy, tak samo jak Toruń nie jest Rydzykowem. Myśli pani, że Jeżowska powinna przeprosić? Ja nie chcę mówić, co powinna robić Majka Jeżowska. Ja po prostu tylko wyrażam swoją opinię. Też nie słyszałam tego, jak ona to powiedziała, bo nie przysłuchuję się tym debatom, no bo też fizycznie nie mam na to czasu, więc jakby nie chciałabym tutaj komentować tego, co powiedziała Majka Jeżowska, a jako artystka myślę, że jest uznana i jest dobrą artystką. Jak pani ocenia sytuację PiS, która rysuje się w nadchodzących miesiącach? Czy rzeczywiście będzie tak źle, jak ostrzegają analitycy, publicyści, inni politycy? Jak patrzy się na trendy i na to, jak sobie radzi Prawo i Sprawiedliwość, chociażby w sondażach albo w odbiorze swoich wyborców i wyborczyń, to rzeczywiście jest tendencja spadkowa i to bardzo mocno. To jest jakby pierwsze spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie jest takie, że ja porównuję swoje wyjazdy po Polsce do tych, które miałam w zeszłym roku, bo w zeszłym roku też przez 2 miesiące jeździłam, tak jak teraz w ramach Bezpiecznej Rodziny w tym roku. I w tym roku wszędzie, gdzie byliśmy, niezależnie od tego, czy byliśmy na wschodzie Polski, czy w centrum, czy na zachodzie,
słychać żal wyborców PiS-u na sytuację taką społeczno-gospodarczą w Polsce. I tego jeszcze rok temu nie było słychać, więc po raz pierwszy jest też tak, że ci wyborcy mają taką też odwagę, żeby podejść do nas, nawet może nie zgadzając się w innych kwestiach z nami, ale mówią o tym, że są przerażeni sytuacją gospodarczą, tym, w jaki sposób będą ogrzewali swoje domy, jak w ogóle przeżyją zimę i za co przeżyją tę zimę, bo ceny przecież skoczyły też bardzo. Więc to jeżeli mówimy o taki ogląd sytuacji. Natomiast prawda też jest taka, że PiS jest w totalnym takim rozkładzie politycznym. Przecież w Prawie i Sprawiedliwości nie ma czegoś takiego jak, znaczy w ogóle w tym miksie ugrupowań, tak, ludzi, którzy tam są, nie ma czegoś takiego jak Zjednoczona Prawica. No to jest twór, który w zasadzie naznaczenie już stracił. Są tam tarcia polityczne. Ewidentnie widać, że Zbigniew Ziobro trzyma wszystkich, można powiedzieć, na muszce. I Jarosław Kaczyński jest bardzo zależny od Zbigniewa Ziobry. Więc myślę, że będziemy świadkami pewnych zmian, które się wydarzają, ale też będziemy świadkami takiego rozpadu. Mhm. Wierzy pani w przyspieszone wybory? Nie wierzę w przyspieszone wybory, wierzę się w co wierzę? Wierzę w to, że opozycja ma w końcu realną szansę na to, aby w przyszłym roku wygrać wybory. Mam nadzieję, że nikt na tak zwanej, nie na tak zwanej, ale w szeroko rozumianej opozycji demokratycznej nie będzie sobie szkodził, tylko każdy z nas, każde z ugrupowań będzie jakby walczyło o swoich wyborców i zwiększało swój potencjał, szczególnie wśród osób, które jeszcze są niezdecydowane. I być może w przyszłym roku będziemy mieli po raz pierwszy szansę, żeby PiS odsunąć od władzy, ale też jako opozycja nie możemy popełniać błędów, na przykład typu kłótni, myślę o kłótniach, takich niesnaskach, podcinaniu sobie skrzydeł. Każdy z nas powinien wykonywać swoją robotę, a na pół roku przed wyborami powinniśmy usiąść do stołu i zastanowić się nad taktyką polityczną na wybory. Czyli dopiero wtedy podjąć decyzję, tak, na ilu listach? Tak, dlatego że pani doskonale wie, bo pani jest doświadczoną dziennikarką, że w polityce wszystko się zmienia w mgnieniu oka. Tak? To może wydarzyć się jutro jakieś wydarzenie, które będzie miało wpływ na całe nasze życie polityczne i gospodarcze. Sytuacja za polską granicą jest cały czas dramatyczna, mówię o napaści Rosji na Ukrainę. Ja na przykład nie czuję się z tym komfortowo. Uważam, że to zagrożenie ze strony rosyjskiej jest cały czas bardzo mocne, jeżeli chodzi o kraje zachodnie. Razem z radną Warszawy Agatą Diduszko-Zyglewską złożyła pani zawiadomienie na 15 biskupów dotyczące krycia pedofilii do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. I teraz moje pytanie, dlaczego nie do prokuratury? W zasadzie z Agatą Diduszko-Zyglewską jako jedyne współpracujemy z Państwową, mówię z polityków, tak, z polityczek, jako jedyne współpracujemy z Państwową Komisją do Spraw Pedofilii i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Mamy też jeden sukces, uważam, że przełomowy w ogóle w całej debacie na temat współpracy biskupów albo z ukrywaniem, z milczeniem biskupów w kwestii pedofilii w Kościele. Mówię tutaj o uchwale Sądu Najwyższego, która mówi o tym, że artykuł 240 kodeksu karnego nie obowiązuje tylko od momentu, kiedy został znowelizowany w 2017 roku, lecz również obowiązuje wszystkich milczących biskupów i ukrywających czy przenoszących księży z parafii do parafii również przed 2017 roku. I to jest akurat naprawdę przełomowe. Jak ktoś się zajmuje tym tematem, to wie, że to jest ważna rzecz, która się wydarzyła. I to jest dzięki złożonym naszym zawiadomieniom. Przypomnę, w 2021 roku złożyłyśmy takich zawiadomień 31 i później konsekwencji Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, aby ciągnąć to dalej i aby nie zważać na to, że prokuratura te sprawy umarza. Złożyłyśmy 15 zawiadomień teraz nowych na 19 biskupów, to tak gwoli tylko ścisłości. 19, nie 15. Tak, na 19, ale 15 zawiadomień plus dodatkowo 15 takich zawiadomień o monitorowanie kolejnych przestępstw, o których chciałybyśmy, żebyśmy po prostu dostali więcej informacji, bo sprawy są w toku, natomiast nie ma jeszcze wyroków, więc w sumie razem 30 takich zawiadomień. No i zobaczymy. Ja powiem szczerze, że
z Agatą Dziduszko-Zyglewską wykonujemy bardzo ciężką robotę. To jakby też nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale przypomnę, że mapę kościelnej pedofilii opublikowałyśmy w 2018 roku. To był pierwszy taki dokument wtedy i to jest nadal jedyny dokument, w którym są zebrane do jednej kupy wszystkie dane na temat przestępstw Kościoła. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę z Agatą z tego, że to, co my pokazujemy na mapie, jest pewnym tylko wycinkiem rzeczywistości, bo gdyby zajęło się tymi kwestiami, tą sprawą, zajęła się jakaś instytucja państwowa, która miałaby zespół ludzi, śledczych, prokuratorów, to ten obrazek byłby jeszcze bardziej druzgocący niż ten, który my teraz przedstawiamy. Oczywiście ten, który przedstawiamy, jest również druzgocący, bo wnioski, które wypływają z tych zawiadomień, które tam pokazujemy, z liczby ofiar, które pokazujemy, no nie jest optymistyczny. I naprawdę pani liczy na to, że w wyniku waszych zawiadomień takie osoby jak na przykład Stanisław Dziwisz, Wojciech Polak, Stanisław Gondecki poniosą odpowiedzialność? Pani redaktor, gdybym ja się zastanawiała nad tym, czy za miesiąc, czy za dwa postawię tych biskupów przed sądem, to bym nic nie osiągnęła. Ja zwrócę uwagę na to, że bardzo dużo dziennikarzy z tak zwanego mainstreamu wyśmiewało mnie, kiedy mówiłam, że jadę do papieża przekazać pierwszy raport na temat biskupów papieżowi. Ten raport przekazałyśmy w ramach synodu watykańskiego w 2019 roku i co się okazało? Że 7 z tych biskupów zostało już przez papieża ukaranych, tak? Więc trzeba robić pewne rzeczy, nie zważać na to, co inni mówią i myślą i tyle. I bądźmy też tutaj realistami. Zbigniew Ziobro na razie jest prokuratorem generalnym, jest na razie ministrem sprawiedliwości, ale nie będzie nim wiecznie. I ja doskonale zdaję sprawę z tego, że pewnych rzeczy nie osiągniemy z Agatą teraz, ale jesteśmy konsekwentne, zbieramy materiały, mamy ich bardzo, bardzo dużo i czekamy na ten moment, kiedy Zbigniew Ziobro przestanie pełnić te dwie zaszczytne funkcje, a na tym stanowisku pojawi się osoba, którą będziemy zachęcały do tego i namawiały do tego, aby na serio zajęła się kwestiami przestępstw w Kościele. Czy któryś z tych 19 hierarchów kontaktował się z paniami? Próbował się jakoś tłumaczyć? Pani redaktor, ja tym tematem zajmuję się od wielu lat i nawet jak robiłam w zeszłej kadencji spotkania w Sejmie, gdzie przemawiały ofiary i opowiadały swoje historie, zapraszałam również episkopat i wielokrotnie informowałam i nigdy żaden z hierarchów nie miał odwagi na to, aby przyjść i wysłuchać tego, o czym mówią ofiary. A to była bezprecedensowe, to były takie bezprecedensowe sytuacje, bo po raz pierwszy wtedy właśnie w Sejmie ofiary, te, które były u nas, które gościły, które miały odwagę, opowiadały o tych strasznych sytuacjach, które doświadczyły. A czy oprócz ofiar, co jest naturalne, kontaktują się z wami też hierarchowie, może to tak nazwę, niższego rzędu, tak zwani zwykli księża, czy oni się do was odzywają, czy macie kompletny tutaj brak przepływu? No właśnie to jest dosyć ciekawy rozwój sytuacji, bo jak zaczęłyśmy się tym zajmować w 2018 roku, to w zasadzie no, trochę byłyśmy osamotnione w tej pracy, ale tymi kwestiami przecież zajmuje się też i Artur Nowak, i Tomek Sekielski, i Wojtek Smarzowski przecież nakręcił świetny film, powstało mnóstwo ciekawych książek, czy Justyny Kępińskiej, czy Radka Grucy, więc jest grupa osób, które tym się zajmują, jest też grupa dziennikarzy, które to śledzą. No ale to, co ja zauważyłam, to po jakichś 2-3 latach zaczęły do mnie rzeczywiście zgłaszać się inne osoby niż osoby świeckie. Zgłaszają się do mnie księża, zgłaszają się do mnie zakonnice, zgłaszają się również do mnie koła parafialne, informując o przestępstwach na przykład proboszczów. Więc rzeczywiście to koło się rozpędza i to jest w ogóle ciekawe socjologiczne. Ja jako socjolożka też na to w ten sposób patrzę i tak jak ktoś może sobie pomyśleć, że to wszystko idzie za wolno, że musimy dosyć długo na to czekać, no to ja mówię nie, to jest pewien proces, który trwa i który musi jakby przejść pewne etapy. Zresztą efekty odchodzenia od kościoła, efekty pokazywania tego, jak to wygląda w kościele, jakie te przestępstwa są, w jakiej skali są, one już są, tak? Jakby ludzie to widzą, młodzi ludzie kościół traktują jako zło konieczne albo w ogóle się kościołem nie interesują, odchodzą z lekcji religii, więc jakby efekty tego, jak w Kościele jest, no jakby są widoczne. I to też nie jest tak, że to jest efekt tylko i wyłącznie pracy mój czy Agaty, bo Kościół sam się wyniszcza od środka i sam odpowiada za to, w jakiej kondycji teraz jest.
Chciałabym również dodać, że szczególnie teraz, kiedy rozpoczynamy nowy rok szkolny, żeby rodzice zwrócili uwagę na to, czy rzeczywiście chcą puszczać swoje dzieci na katechezy. Na naszej mapie mamy udokumentowanych na przykład 131 wyroków prawomocnie skazanych księży. I wśród tych 131, 41 z nich pracowało jako katecheci, a 40 było proboszczami. Znaczy uważam, że ta liczba jest alarmująca i jest czerwonym światłem dla rodziców, bo jeżeli wśród tych 131 skazanych prawomocnie księży 40 było katechetami, to to pokazuje, że tak naprawdę księża katecheci mają świetne pole do tego, aby łowić swoje ofiary. Są przecież w radach rodzicielskich, tak, czy tam radach szkolnych i mają te dzieciaki po prostu na wyciągnięcie rąk. Ale mało tego, wśród spraw, żeby nie pomylić, 151 spraw opisanych przez media, ale nie zakończonych jeszcze wyrokami, 37% pracowało jako katecheci, a 35 było proboszczami. O katechetach już mówiłam, ale proboszcz to nie jest jakaś taka zwykła postać. To jest ksiądz, który awansował, którym ma w danej parafii autorytet i liczą się z nim mieszkańcy, więc naprawdę uważam, że to jest alarm dla rodziców i alarm dla wiernych, że katecheci w większości, czy wskazanych wyrokach, czy opisywanych sytuacjach u nas, to są księża pedofile i proboszczowie. Na koniec zapytam o pani immunitet, który został uchylony kilka miesięcy temu w związku z pani akcją antypedofilską Baby Shoes Remember. Zawiesiła pani, tak jak wiele innych osób w Polsce, buciki na ogrodzeniu kościoła, dziecięce buciki. Pani immunitet został uchylony za to przez Sejm. I co teraz się dzieje? Na jakim etapie jest ta sprawa? Wygląda to w ten sposób, że zostałam przesłuchana przez policję, nie przyznałam się do tego zbrodniczego czynu. Okazało się, że nie chodziło w ogóle o buciki, więc to do zbrodniczego czynu, czyli do zamieszczania ogłoszeń na ogrodzeniu bez zgody nadawcy, bez zgody właściciela. Tak, bo tylko że zwrócę uwagę na jedną rzecz, że jak głosowaliśmy w Sejmie, to głosowaliśmy nad bucikami, które rzekomo wieszałam, rzeczywiście je powiesiłam. Natomiast podczas przesłuchania na policji okazało się, że nie chodzi w ogóle o buciki, tylko chodzi o jakąś kartkę. Ja oczywiście nie pamiętam tego, czy ja jakąkolwiek kartkę zawieszałam wtedy, bo to było 4 lata temu, no ale nie przyznałam się do winy. Mam nadzieję, że będzie sprawa w sądzie i czekam na pismo z sądu. Powinno się to, myślę, pokazać teraz na dniach, bo minął miesiąc od mojego przesłuchania, więc jak tylko będę coś wiedziała, to oczywiście Państwa i Panią redaktor poinformuję. Dziękuję Pani posłanko. Naszym gościem była Joanna Scholing-Wielgus z Nowej Lewicy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A Państwa żegna Anna Dryjańska. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w podcaście Polityka na temat.